No to jest ogrzewanie. Dobry palnik. Na czym polega jego wyjątkowość? Czas na zmiany, na zminimalizację. Co to jest, drogi Janusz? Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Kasia Kempinguje. Pozdrawiam Was z mojej przyczepy kempingowej i zapraszam na vloga niespodziankę. Mam dwa wątki i na pewno jeden z nich uda się zrealizować. Pierwszy to rozmowa z parą, która przyjechała do nas mikrokamperkiem. To są nasi drodzy widzowie, kolejni wspaniali. Dokonują rzeczy niezwykłych, ale do końca nie są zdecydowani, czy pojawią się we vlogu, także będę próbowała ich do tego dzisiaj namówić. A drugi wątek, który też chcę poruszyć, to nasze plany na zimę, jak będziemy się przygotowywać na zimę tutaj w przyczepie i nie tylko, bo planujemy też podróże. Także jeden z tych wątków na pewno zostanie poruszony w tym vlogu. Jeżeli jesteście ciekawi, co będzie dalej, zapraszam do oglądania i zapraszam na vloga niespodziankę. Nasi goście niedługo wyjeżdżają i to jest naprawdę ostatni moment, żeby ich namówić na vloga. Dlatego przygotowałam łapówkę i to są domowe drożdżówki z jeżynowym dżemem od Mariusza z grupy Polacy w Górach UK. Mają posypkę, którą przygotowałam własnoręcznie z migdałów zebranych ostatnio w Hiszpanii, ostatniej zimy. One tutaj były niedawno pacyfikowane kombinerkami, bo okazało się, że bardzo trudno jest takie migdały rozwalać młotkiem. Nie mam dziadka do orzechów, ani babci do orzechów, więc użyłam po prostu tego, co było pod ręką i to były kombinerki tym razem. Także mam nadzieję, że te drożdżówki okażą się na tyle smakowite, że przekonają moich gości do udziału w filmie. Trzymajcie kciuki! Moje drożdżówki są już gotowe. Moje kamperowe, kempingowe, przyczepowe drożdżóweczki. Podlinkuję Wam link w opisie, jeżeli chodzi o przepis na te drożdżówki, bo jest bardzo prosty. Wyglądają obłędnie, pachną jeszcze lepiej. Mariusz, dziękuję za dżem. I zobaczymy, co uda nam się ugrać tymi drożdżówkami i moim urokiem osobistym. To będzie niezły test. Także idziemy do naszych gości. Kochane Kaziki, mamy szczęście, bo oto nasi wspaniali goście w mikrokamperze, Sylwia i Janusz, powiedzieli tak na udział we vlogu. Przyznają, że drożdżówki zdały egzamin. Myślę, że bardzo trzymaliście kciuki za to, żeby się powiodło i bardzo wierzyliście w to, że będzie fajny vlog. Także zapraszam Was do Janusza i do Sylwii, którzy przyjechali do nas swoim mikrokamperkiem. Ale to nie są nowicjusze, moi drodzy. Zaraz wszystkiego się dowiecie. To są wytrawni turyści. Kempingowanie niejedno ma imię i niejedno ma oblicze i bardzo się cieszę, że mogę Was do nich zaprosić. Chodźmy, chodźmy, będzie się działo. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Widzowie Kazik TV. Jesteśmy ja, Janusz. Sylwia. Sylwia. Przyjechaliśmy na wakacje. Odkąd się poznaliśmy, zaczęliśmy pod namiotem. Te namioty były małe, potem większe, potem był bardzo duży. No i doszliśmy do wniosku, że czas na zmiany, na zminimalizację, żeby po prostu bardziej wypocząć, niż się napracować przy składaniu, rozkładaniu namiotów. I kupiliśmy po prostu małego vana. Wybraliśmy Volkswagena Caddy, bo jest mały, dla nas, jako dla dwóch osób, wystarczający. Wszędzie możemy nim wjechać, nawet w takie mniejsze drogi i po prostu dojechać, gdzie chcemy i w miarę szybko dojechać. Zapraszam. To jest Twój projekt, prawda? I to tak. Jest Twoje dziecko. Auto jest nowe, więc nie chciałeś tutaj nic wkręcać na stałe. To nie jest jakaś przebudowa kompletna, skończona. To są po prostu pewne udogodnienia,
które pozwalają Wam podróżować. Tak. To opowiedz nam, co tu macie w środku? Zabieramy to, co zwykle zabieraliśmy do namiotu. Żadnych przeróbek, żadnych wkrętów, po prostu płyta, materac, pudełka, w których mamy swoje rzeczy. Tak. Zasłonki zrobione z różnych, z obrusa, z kocyka. Tutaj widzę, że macie też zasłona z kocyka. Tak. Bardzo prosto, na sznureczku, żadne tam, żeby właśnie nie robić dziur, nie. Prawda, na jakieś tam szyny czy... W każdej chwili mogę to złożyć, z powrotem przywrócić siedzenia. Bo to jest wasze auto codzienne, prawda? To jest codzienne auto. Dojeżdżamy nim do pracy. A co to jest za rura ta biała tam? No to jest ogrzewanie. No bo wiadomo, kiedy się przebywa, śpi, trzeba wentylować auto i ogrzewać równocześnie, żeby nie było kondensacji. Więc to jest rura, którą ogrzewać można garaż lub... ogród, jakieś szklarnie, która tylko pozwala na to, żeby coś nie zamarzło. Co to jest, drogi Janusz? No to jest woda. Wasza można umywalka. Umyć ręce, opłukać. Bardzo praktyczny patent. Możesz zademonstrować? No najlepiej wystawić. Nacisnąć i regulować. Umyć ręce lub... Kubek pod ciśnieniem. Małe, praktyczne rozwiązanie. Oszczędzacie wodę, nie zajmuje dużo miejsca. Macie lodóweczkę. A co to jest tutaj? No, grzałka dodatkowa. 600 W chyba. Mała, z tego, co mała farelka. Taka malutka farelka, która nie ciągnie dużo prądu. Zbiornik na wodę czystą. Stereo. Tak. Lubicie słuchać muzyki w podróży? Cały czas. Bardzo fajnie. I bardzo mi się podoba to, ja też w kamperze tak robiłam, że właśnie używałam worków i żeby te małe rzeczy nie robiły nam bałaganu. Żeby wysychały jak najszybciej. Po prostu używacie worków i widzę, że macie mnóstwo karabinczyków, różnych klamer. I to są wasze doświadczenia namiotowe, tak, prawda? Tak, to jest wszystko z namiotu, przełożone do auta. Po prostu namiot na kółkach. Tak. Oczywiście mamy też namiot. Jeśli by się okazało, że jednak jest zbyt dużo tej wilgoci czy coś. To jest maleńki namiot, taki wasz schoweczek. Schowek. Ale macie też regularny namiot. Regularny namiot, ten, który używaliśmy, okazał się najlepszy. No, pokażemy, bo my zawsze kupiliśmy polecamy w dobry Polsce. Sprzęt. Iluosobowy? No, to jest dwójeczka? Trzyosobowy to jest. Marabut. I Marabut. Polecacie tę firmę. Oczywiście. Pewnie koneserzy namiotów się tu odezwą w komentarzu. Tak. Może ktoś ma już taki namiot. No, te namioty są używane przez wyprawy. Z tego co wiem. One są zwykle w kolorze żółtym, a myśmy go kupili zielony. W kolorze zielonym, żeby no, wygląda tak bardziej na camping niż góry. Obejrzeliśmy już wnętrze, ale to jest bardzo fajnie, tutaj patent. Opowiedz troszeczkę o tej kuchence. Co tu żeś zrobił, drogi Januszu? No, kupiliśmy dobry palnik. Do tego butle. A jeszcze no zatrzymajmy się przy tym palniku. Dobry palnik. Na czym polega jego wyjątkowość tutaj i na ta jakość? No przede wszystkim jest stabilny, niski. Nie przewróci się nic i... Można używać go też w minusowych temperaturach, ponieważ podgrzewa gaz, który płynie z butli, najpierw jest podgrzewany, dopiero potem pali się, bo w niskich temperaturach gaz ten się nie chce palić. Dlatego zimą jak najbardziej, nawet na mrozie możecie zimą zagotować herbatę. A ta osłona była osłona, w komplecie? Nie, tą osłonę sam dorobiłem. No, żeby po prostu wiatr nie zmuchiwał płomienia.
I szybciej się gotuje, prawda? I szybciej się gotuje, jest czyściej. Sylwia i Janusz, bohaterowie z Volkswagena Caddy. Kochani, jakie macie plany na przyszłość i gdzie jeszcze chcecie dojechać? Dzisiaj opuszczamy Mill Park. Bardzo nam tutaj było fajnie, bardzo sympatycznie. Obsługa bardzo dobra, łazienki czyste, wszystko naprawdę super. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu tutaj. No a dalej się wybieramy w stronę Cornwalli. Jedziemy do Tintagel. I chcemy zjechać całkiem na dół. Taką po prostu zrobić, objechać całą Cornwallię dookoła. Jeżeli nam się to uda. Dziękuję Wam bardzo za udział w tym vlogu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy oglądają. Może Wy chcecie pozdrowić twórców, których też oglądacie na YouTube. Zaczęło się, że oglądaliśmy Kazik jako pierwszy, a potem po kolei poznaliśmy nowych. Podróżowanie. Kapitan Przyczepa, Vincent. Cały czas obserwujemy. Są dla nas motywacją. Busem liczymy, przez świat. Że może spotkamy gdzieś, bo możemy tym autem w przyszłości pojechać dalej, do Portugalii, do Hiszpanii chcielibyśmy. Trzymam kciuki za Wasze spotkania, za Wasze podróże i jeszcze raz dziękuję Wam, bo Wy też jesteście inspiracją i motywacją dla innych. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Scena bonusowa. Przecież obiecałam Wam dwa wątki. To był vlog niespodzianka i myślę, że udał się nadzwyczajnie. Jak podobała Wam się przygoda Sylwii i Janusza? Kochani, to nie są vlogerzy. To był ich pierwszy raz przed kamerą, także bardzo dziękuję im za ich odwagę i mam nadzieję, że ich ciepło przyjmiecie. Zachęćcie ich komentarzem, jeżeli ta podróż, ten ich mikrokamperek Was zainspirował i zachęcił do tego, że chcieć to móc, to koniecznie napiszcie w komentarzu, bo inspiracja i motywacja to coś, z czego przybywa nam w miarę jak się tym dzielimy, tak samo jak dobroć, jak uprzejmość, jak po prostu przyjaźni i wszystkie fajne uczucia. Kochani, wiele osób pyta nas, co będzie z nami, jakie mamy plany na zimę. I to też jest taka zapowiedź kolejnych filmów. Jeżeli mieszkasz na kółkach na co dzień, to trzeba się troszeczkę nagłowić, jeżeli planujesz swój urlop i planujesz swoje wakacje. I w tym roku my mamy plany bardzo ambitne, jak na nas. Można powiedzieć, że rzucamy się na głęboką wodę, bo chcemy spróbować czegoś nowego. Już przygotowujemy się do dwóch wypraw, jakie mamy nadzieję odbyć tej zimy. Nie chcę zdradzać za wiele szczegółów, ponieważ może być tak, że sytuacja wirusa ma pokrzyżuje nam plany. Tutaj w Anglii zmienia się tutaj to wszystko bardzo szybko. Jednak co będzie na pewno i co na pewno zobaczycie na kanale, to nasza pierwsza zima w przyczepie kempingowej w Anglii. Wiele osób pyta nas, no dobrze, jak Wy sobie tutaj poradzicie zimą? Jak wygląda zima w przyczepie? No jeszcze tego nie wiemy, bo przecież ostatnią zimę spędziliśmy w Hiszpanii, podróżując kamperem. I tutaj link dla Was, dla tych, którzy jeszcze nie widzieli filmów z naszej hiszpańskiej przygody. W tym roku zostajemy w Wielkiej Brytanii, a to oznacza, że musimy przygotować i siebie, i przyczepę na nowe warunki. Planujemy zostawić przedsionek na zimę rozstawiony i już powoli zaczynamy go konserwować. Ja już powolutku zaczynam czyścić przedsionek specjalnym preparatem Wet and Forget, który zabija wszystko, co zielone. Ta strona już została wczoraj troszeczkę wstępnie umyta, a kiedy przedsionek już wyschnie, będzie czysty, będziemy go zabezpieczać takimi środkami, które nadadzą mu wodoodporność. On jest wodoodporny, on jest fabrycznie zabezpieczony, jednak z czasem ta powłoka wodoodporna się po prostu zużywa i taki przedsionek może zacząć przeciekać, szczególnie w deszcze tutaj zimowe w Anglii. My używamy tego środka do zabezpieczenia namiotów Beltens, Fabsil. Jesteśmy już zaznajomieni z nim dobrze. Mamy też środek w sprayu, który można stosować właśnie na namiotach, na butach turystycznych i zobaczymy, jak to będzie nam szło. Podejrzewam, że będzie trzeba zamówić więcej takich puszek. Trzeba będzie obliczyć powierzchnię przedsionka i po prostu wziąć się do roboty. Także to jest zapowiedź tego, co będzie na kanale, ponieważ korowód naszych
sympatycznych, ciekawych gości chyba już się kończy. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się podobały te filmy właśnie o innych osobach, wantury i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o nasze życie codzienne, chcielibyście zobaczyć jakiś konkretny wątek w naszych filmach, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Także takie są plany na przyszłość. W pierwszej kolejności będziemy przygotowywać siebie, przyczepę i przedsionek na zimę. Mamy całą listę projektów do realizacji przed zimą, żeby po prostu było nam tutaj komfortowo, bezpiecznie, sucho i ciepło. I takie będą treści poruszane na kanale w najbliższych tygodniach. Jeżeli nie chcecie ich przegapić, zachęcam do subskrybowania kanału, do kliknięcia w dzwoneczek i wtedy dostaniecie powiadomienie, kiedy pojawi się kolejny film. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za Wasze komentarze, dobre myśli, dobre głosy, za to, że nas wspieracie w naszych podróżach i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Pa, pa! Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.